Ant-Man i Osa Quantumania miało być ważnym początkiem piątej fazy Marvel Cinematic Universe. Niestety film nie spełnił oczekiwań i bardziej przypominał wybuch petardy niż epicką produkcję. Moim głównym zarzutem wobec tego filmu jest brak emocji, które by mnie poruszyły. To jest najgorsze, co można powiedzieć o filmie. Nie było momentów, które wywołałyby u mnie śmiech, wzruszenie lub zachwyt historią. Kiedy opuściłem kinowy seans, miałem wrażenie, że obejrzałem film, ale niczego wartościowego nie otrzymałem od twórców. To było jakby ktoś dał mi pięknie zapakowany prezent, a po otwarciu okazało się, że zawiera on niepotrzebny przedmiot. W pewnym momencie twórcy stracili zapał do opowiadanej historii. Widać to było w rozwijaniu wątku Scotta, postaci Modoka oraz wielu fabularnych kliszach. Co do Scotta, nie działał on jako samodzielny bohater, który mógłby nosić na swoich barkach całą historię. Paul Rudd sprawdza się jako element komediowy, człowiek, który rzuci kilka zabawnych żartów. W filmie jest jednak kilka takich scen, jak ta z Kangiem, który myli Ant-Mana z Thorem. Jednak w żadnym momencie Scott Lang nie jest bohaterem, który mógłby uratować dzień. Jeśli coś uda mu się osiągnąć lub pokonać przeciwnika, to dzieje się to przypadkiem lub dzięki innym postaciom. Zdobycie rdzenia napędu multiwersowego zawdzięcza psychologicznemu dopingowi Casey z udziałem Hope. W walce z Kangiem pomaga mu Osa. Natomiast jego ucieczka z wymiaru kwantowego była możliwa dzięki działaniu córki, Hanka i Janet. Scott stał się biernym uczestnikiem wydarzeń, który nie chce brać udziału w konflikcie. To nie jest właściwe podejście do głównego bohatera, który powinien pchać fabułę do przodu. Chociaż jest jedna sekwencja z Ant-Manem w akcji, która mnie przekonała. Atak na twierdzę Kanga w postaci gigantycznej formy. To jest moment, który można uznać za epicki. Bohaterki w filmie wypadają znakomicie, zarówno te pierwszoplanowe, jak i drugoplanowe. Gentora, jedna z liderek ruchu oporu, ma więcej charyzmy niż Scott Lang, mimo że pojawia się tylko w kilku scenach. Cassie Lang, grana przez Catherine Newton, również świetnie się sprawdza. Choć jej wątek nie jest wyjątkowo oryginalny. Newton wyciska z postaci maksimum emocji i sprawia, że możemy jej kibicować. Janet, zagrana przez Michelle Pfeiffer, otrzymała w filmie większą rolę i świetnie została wykorzystana jako przewodniczka po świecie wymiaru kwantowego. Hope, grana przez Evangeline Lilly, to prawdziwy badass, który ratuje skórę Scottowi i walczy z przeciwnikami w wymiarze kwantowym. Szkoda tylko, że więź między Janet a Kangiem gdzieś zanika pod koniec filmu. Widać również, że twórcy chcą wprowadzić Cassie jako postać, która odegra jeszcze większą rolę w przyszłości i być może pojawi się w Young Avengers. Jonathan Majors w roli Kanga to najjaśniejszy punkt obsady. Chociaż jego postać pojawia się dopiero w połowie filmu, aktor dostaje wystarczająco dużo czasu na ekranie, aby pokazać ogromne zagrożenie, jakie stanowi dla Marvel Cinematic Universe. Majors wciela się w swoją rolę z charyzmą, bawiąc się nią doskonale. Jego Kanga to połączenie Dartha Vadera, Thanosa i Saurona, ale jednocześnie jest oryginalną postacią. Majors potrafi emanować grozy swoim spokojnym zachowaniem, a jego słowa dodają atmosferze jeszcze więcej mroku. W scenach akcji również radzi sobie bardzo dobrze, chociaż niektóre momenty przypominają bardziej walki z filmu Creed 3 niż komiksowe widowisko. Jego śmierć była trochę zbyt łamliwym rozwiązaniem, jak na to, jak wiele problemów sprawiał bohaterom. W produkcji pojawiają się również inne wersje Kanga, które zwiastują kontynuację w postaci drugiego sezonu serialu Loki i filmu Avengers The Kang Dynasty. Majors z pewnością świetnie poradzi sobie z odkrywaniem kolejnych wariantów swojej postaci, co czyni go jednym z najlepszych złych bohaterów w Multiverse Saga Marvel Cinematic Universe. W filmach z uniwersum Marvela wiele postaci zostało niewłaściwie wykorzystanych lub w ogóle pominiętych. Przykładem jest Modok, którego potencjał został zmarnowany przez scenarzystów. Zamiast stworzyć groźnego złoczyńcę, zostaliśmy z mało zabawnym comic reliefem, który wywołuje jedynie zażenowanie. Wygląd postaci również pozostawiał wiele do życzenia. Krylar to kolejna postać, która została niewłaściwie wykorzystana, chociaż w tym przypadku chodziło raczej o niewykorzystanie talentu Billa Murraya. Jego rola została ograniczona do jednej sceny, a żarty związane z intymną przeszłością Janet były słabe. To samo dotyczy się Michaela Douglasa, który został zepchnięty na margines. Jego rola składała się tylko z kilku suchych żartów i finału z Armią Mrówek. Takie podejście do postaci uniemożliwiło wykorzystanie potencjału aktorów. Cieszę się, że w filmie Ant-Man i Osa Quantumania poruszono temat wymiaru kwantowego, który był ważną częścią MCU, ale otoczony tajemnicą. Scenarzyści w końcu pozbawili go mistycyzmu, co uważam za dobrą decyzję.
Niestety nie rozwinęli wątku społeczności dręczonej przez Kanga, co spowodowało, że nie mogłem się z nią utożsamić. Twórcy porzucili ten wątek i wrócili do niego dopiero w finale, co wydawało się na siłę. Mimo to wymiar kwantowy prezentuje się wizualnie bardzo dobrze, z psychodelicznym klimatem, chociaż można dostrzec inspiracje w innych filmach, takich jak Avatar, Gwiezdne Wojny i W głowie się nie mieści. Film mógł być znakomitym otwarciem piątej fazy, ale niestety nie wykorzystał w pełni swojego potencjału. Zawiera dobre momenty, ale ogólnie uważam, że to nie wypał.